Siema wszystkim, z tej strony Soul, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na którą możecie wbić naprawdę dużą ilość expa, więc jedyne co musimy zrobić, to klikamy sobie zmień w tym miejscu na kodzie wyspy, wpisujemy sobie 3611 5777 i pauza i teraz 1184. Teraz jeżeli jesteście na konsoli, to po prostu wpisujecie sobie 11, a jeżeli jesteście na komputerze, to wpisujemy V11, klikamy sobie Enter, klikamy sobie odtwarzaj. I teraz pamiętajcie, żeby gra była prywatna, klikamy sobie grę i w tym czasie idziemy do sklepu i wpisujemy sobie kod Soul. Jeżeli to zrobicie, naprawdę bardzo wam dziękuję, klikam sobie potwierdź. No i teraz po prostu czekamy, aż gra się nam załaduje. Jeżeli was załadował, wychodzimy sobie stąd po prostu i idziemy dokładnie do tego grapplera, który jest w tym miejscu i musimy go wziąć. Teraz się odwracamy i w tamtym miejscu będzie balon, do którego musimy sobie podejść. Jeżeli jesteście przy balonie, w tym miejscu musimy zbudować 8 schodów do góry. I w tym miejscu budujemy podłogę i teraz 4 schody w lewo. Budujemy jeszcze jedną podłogę i w tym miejscu będzie przycisk, który sobie klikamy i za niego zacznie dostawać po prostu expa, jeżeli was teleportuje. Jeżeli nie dostajecie, to po prostu się nie martwcie, bo idziemy sobie teraz do budynku. Budynek jest w tym miejscu, musimy sobie teraz wejść na najniższe piętro, czyli tutaj będą takie drzwi po lewej. Wchodzimy tutaj, idziemy teraz do góry przez kolejne drzwi, prosto w lewo i teraz zawracamy. I w tym miejscu będzie tablica, do której musimy podejść i na nią będzie przycisk za expa. Klikamy sobie go i za niego zacznie dostawać expa. Naprawdę widzicie, są to bardzo duże ilości, więc życzę wam miłego expienia i widzimy się już w kolejnych filmach. Siemanko!